Jedziemy. Bo proszę, można mi podpowiadać. Pana Adamosa witałem. Okulary przeczyszczone. Opóźnienie 8 sekund. Pan Joj Das 7 coś zrobi. Można do niego zadzwonić. Najpierw mu napiszę HI, IGL, bo to mnie nic nie kosztuje. Co to jest telefon? A, można głosem rozmawiać. I startujemy. Dobry wieczór, panie Kamilu. Czy ktoś ma jakieś pytanie w międzyczasie? Bardzo chętnie odpowiadam. Witam pana Marcina. Dobry wieczór. Wróciłem niedawno do domu, piję kawę. On napisał same to u, czyli hm. I od razu przeciwnik robi błąd. Tyle razy uczyłem, żeby nie stawiać skoczka na C6. Zobaczymy, czy będzie grał długą roszadę. Witam pana Strzelca. Dobry wieczór, panie Strzelcu. I od razu tu na gońca. Wyszedł tym gońcem za daleko. Konia bije. Skoczek F3 jest najbardziej uniwersalny, nie pozwala zagrać E5. Teraz jak zbije, to pion E5 będzie ścieśniał pozycję, ponieważ skoczek nie wychodzi na F6. Pion zabiera pole D6, a na E7 będzie dwóch klientów, a jedno miejsce. To jest strata tempa. Kończymy rozwój figur. Dalej nie może bić. Dobry wieczór, panie Maksie. Chyba pierwszy raz pana Maksa widzę. Witam pana Maksa. Chyba nie z dzisiejszych zajęć, panie Maksie. Teraz się trzeba będzie zastanowić. Można mi podpowiadać ruchy. Można krytykować moją grę. Można mi zadawać pytania. Stoi na moim koniku razy dwa. Zobaczymy. No panie Andrzeju, jak będziecie chcieli, mogę zrobić wykład, ale bym sobie wykład darował. Bym zrobił wspomnienia, mam tutaj gdzieś. Mam gdzieś życiorys Stala dalszy ciąg. Nie, Botwinnika. No ten co czytałem, nie Tala, ten co czytałem. Teraz pytanie, co z tym zrobić? Wy tu mnie zagadujecie. Nie mogę zagrać goniec F4. Nie mogę zagrać F4, bo się właduje. Biję i gram C4. Panie Andrzeju, zrobimy na koniec symultankę. Witam, panie Piotrze. Panie Rafi, nie można było goniec F4, bo tu byłoby G5. Teraz nie może bić, a mam taki nieprzyjemny... I teraz patrzcie państwo, i partia się skończyła w 9 ruchów. Wszystkim się zdawało, że czarne wciąż grają. A goniec się zaplątał. No to mi się wszystko myli, panie Piotrze. Dobry wieczór, panie Szymonie. Pionem bijemy do centrum. Teraz mamy czyste uderzenie E4. No niestety, panie Andrzeju, to już jest koniec. Tylko nie wiem, czy zacząć od skoczek C3, czy od E4. Zacznę od skoczek C3. Oj, dziękuję, panie O23. Wojtaszek wczoraj miał dużo, dużo szczęścia. Ale okazuje się, że końcówki są trudne. Karjakin nie wygrał wieżówki z dwoma pionami więcej. Panie Kamilu, mam nadzieję, że wykoszę. Ten koń nie wiem, dokąd poszedł. Uderzam tu. Jak zbije, to ma rozwalone piony. Jak nie zbije, to mu... P-
prosi, drugi goniec leci. On nie ma w ogóle gdzie iść. Oj, 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 mogłem gońca łapać. A to knot. Trzeba zabić, zostawić gońca, bo będzie goniec strzelał na C6. Witam pana Przemysława. Panie Przemysławie, czy pan wie, że jeden taki pod pana obrazkiem się, panie Przemysławie, komentował? Ten turniej to Szwajcar, tak. O, tu podstawił piona, możemy strzelić, możemy huknąć. Tego możemy oddać. I teraz pytanie, czy tu się bawić? Nie no, co nie będziemy dawać piona. Na razie obronimy. Chociaż on tu chce zagrać H4, a niech se gra. Wojtaszek wczoraj miał przegraną, więc trzeba się cieszyć, że dziś wygrał. To mi otwiera linię. No na razie wezmę tu. Zagram B3, żeby tu nie było głupot. I wymienię hetmany. Jak wymienić hetmany? Kto ma jakiś pomysł? No panie Przemysławie, jak panu wiadomo, kiedy ja zatwierdzam wszystkie podpisy. Panie J23, to jest Szwajcar i pierwszy z wyjątkiem Karuany i Carlsena zdobywa prawo gry w turnieju pretendentów. Panie Adamosie, co goniec C3? Tu się przeciwnik skiepścił. Pytanie, gdzie wycofać? Wycofam tu, bo chcę zagrać hetmanem na H5, a konik chciał tu przyjść. Nie dam mu tu temu konikowi skoczyć. A teraz to mogę się wycofać tu, żeby chronił króla. C6? Nie. Dobry wieczór, panie Januszu. Oj, dawno pana nie widziałem. Ostatnio oglądam, bo drugi dzisiaj z okazji rodzice będę śledził na żywo. Życzę wiele kolejnych róż. Chciałbym zrobić trochę wspominek, powtórzyć parę starych dowcipów, ale nie wiem. Konia powinienem przepnąć. Hetmanem powinien, chyba hetmanem wyskoczę tu. Chociaż jak wyskoczę hetmanem, to mi trzepnie piona. To może ja mu trzepnę piona i wyskoczę hetmanem. O, a to zagra F4, a to drań. Bije tego łobuza, trudno. No i... A, piona mogę wziąć. A, nie mogę, bo mi zagra F4. To gram tu, kontroluję wszystko. Pan Raf, w ostatnim odcinku odpowiedzi na pytania wspominał pan o wzorcu mistrza szachowego. Zapoznałem się z tym i naprawdę świetnie przedstawiony temat. Nawet bym nie pomyślał, że tak wiele składowych ma wpływ na to. A, no ma. Ojej. Zaproponował mi bezpłatny Kasperski. Trzeba podciągnąć wieżę. Gdzie podciągnąć? Na D1 czy na C1? Tego, a pionka można wziąć. Nie ma wieża H6. Trzeba wziąć piona. Pion jest bez znaczenia, ale rozbijał pozycję króla. Teraz będę miał ruch hetman H1, taki nieprzyjemny dla przeciwnika, znienacka. Chociaż jak mi zagra F4,
Wygonię mu hetmana, żeby mi nie groził matem, żeby mu głupstwa wyszły z głowy, chociaż ten hetman mój dobrze stoi. Pan Tadeusz, jak pan prognozuje wyniki najbliższych wyborów? Panie Tadeuszu, nie prognozuję, ale powiem tak. Zdumiony jestem, że partii 1, 3 i 4, czy jakie tam one mają numery, występują osobno. Na wiosnę występowały razem i uzyskały około 50% głosów. Kiedy występują osobno, oddają przewagę partii numer 2, o ile pamiętam. Nie, to czwórka jest inna. Oddają przewagę partii numer 2, ponieważ nasz system wyborów ani nie jest równy, ani proporcjonalny, ani w pewnym sensie nie jest bierny. No to bez hetmanów to już wygram. Wobec tego wygląda to na samobuja. Gdyby startowały razem, miałyby szansę dostać koło połowy mandatów. Oczywiście tam są pewne niuanse, że na niektórych tam by się nie tego głosowało. I podobnego samobuja dokonał 4 lata temu pan Leszek Miller, tu jeszcze się wieża wymienia, który wystawił koalicję wyborczą. Mógł wystawić komitet wyborczy. Każdą koalicję wyborczą można nazwać komitetem, a jak różnica jest następująca. Ksegońca postawić tu, że kiedy jest komitet wyborczy, to musi, ma próg wyborczy 5%. Kiedy jest koalicja, ma próg wyborczy 8%. I tam zabrakło. A jak jakaś partia nie daje, nie bierze mandatów, to te mandaty bierze ten, co ma najwięcej. Także, panie Tadeuszu, tak to mi się prognozuje. Stawiam gońca na najlepszy punkt, bronię piona, będę naciskał na G7. Teraz pytanie, co dalej? No stawiam na razie gońca, będę szukał przełamania. Podciągnę króla, bo mogę królem wjechać na E5. Pani od 23 też mi tak wychodzi, jak wczoraj jedna, druga i dzisiaj jeden to razem półtora. No więc, no mówię pani od 23, że lewica dostała 7,9. A o, to ten, ta wieża już nie zagra. To nie mogę iść królem, ale mogę iść wieżą z tej strony. No najpierw wezmę tego. Po kolei je biorę. Jak to mawiają koledzy Szypow i Niemców, dojadam resztki. Przeciwnik powinien się poddać. Więc szybciej będziemy grali. Panie Robercie, może pan już mnie wywoływać. 5 minut. Chociaż może pan wywołać na dłuższy czas. Tutaj jeszcze mogę tego wziąć. Wezmę na razie tego, a tego wezmę G7 za chwilę. Wszystkie zabiorę, a G7 już nie wezmę. Ajajajajaj. Może wezmę tego. Król odcięty. Mogę iść pionem A. Szybko, szybko. Trochę lepiej było na E2, ale trudno. Pion C będzie domykał siatkę matową.
Dobry wieczór, panie Piotrze. Zaraz odpowiem, panie Szelcu, muszę się moment zastanowić. Znaczy, znam odpowiedź, tylko nie chcę palnąć głupoty. Kto to jest pan Maximus? Zagram z panem Maximusem, tylko proszę powiedzieć, kto to jest. Wieżę podstawiłem, ale mnie zagadaliście. Ajajajajaj. Grać, nie gadać. Wieżę podstawiłem z tego. Witam pana Czarsa. Panu Szelcowi zaraz odpowiem na to trudne pytanie. Widzicie, jak mnie zagadaliście? Na szczęście przed nim się skiepścił. I dał mi jeszcze szansę. Chyba musi zagrać wieża D3. Także o polityce nie piszmy. Mówiłem, że musi zagrać wieża F3. On nie chciał. Pion dochodzi. Ten. Czyli gramy w bardzo radosne szachy. Sytuacja zmienia się jak w przysłowiowym kalejdoskopie. Panie Robercie, czy zrobił pan wywołanie? To zaraz. Co mi wziął piona? A jak zrobię. Proszę, robię przesłonę. Mogę zagrać go. Robię przesłonę. Nie biję piona, chociaż mogę wziąć piona. Przesłonę zrobiłem. Tu. Kto tu pytał o te kategorie? Pan Strzelec. Tak, panie Strzelce, zaliczam panu jedną normę na pierwszą kategorię. Był taki krótki okres, trwał miesiąc czy dwa, że można było zrobić normy w turniejach pięciorundowych. Panie Charles, rocznica wczoraj była druga. 10 wysłałem pierwszy film.
wydaje mi się, że mogę tego wziąć. Że to mi w niczym nie uwłacza, jak tego wezmę, likwiduję jakieś głupie kąt gry. Czy mógłby pan zrobić taki pomysł? Pokazały pan szachownik od kuchni, pana studio do nagrywania, w ogóle jak to wszystko wygląda. Panie Raf, no jakie studio? Mam pokój, mam stół, 1,5 na 75, chciałem 1 na 2, ale zostałem przegłosowany i mam 1,5 na 75. Podziękuję przeciwnikowi. Szybką analizę zrobimy i gramy. Ale pokaleczyłem. Szybką analizę. Wielokrotnie mówiłem, że nie można stawiać skoczka przed piona C6, przed piona C. Teraz skoczek stoi źle. Zaraz. Proszę. Panie Robercie, czy pan mnie wywołał? Będzie pan miał pierwszeństwo jeszcze raz. Do pana Roberta z dzisiejszych zajęć mówię. Czy pan mnie wywołał? Jeżeli pan mnie wywoła, proszę powiedzieć, że pan mnie wywołał. I zagramy. A tu szybko. Goniec na G4 jest niedobre, bo skoczek idzie na E5. I tu mówiłem, że jeżeli skoczek zbije, to teraz ten pion jak cierń wchodzi w pozycję i po czymś takim gramy goniec G2, potem C4, to się wydaje, ale czarny ma problemy z obroną tego skrzydła. Goniec jest ze złej strony i grozi go wygranie również w niektórych wariantach. Choć to cofnął się, to jest jawna strata tempa. Można bić od razu na C6, goniec G2. Znowu nie może bić z tych samych przyczyn E6. Znowu mogłem bić na C6, ale najpierw warto zroszować. I po biciu na C6 już jest przewaga. I teraz trzeba rozbić pozycję. Przez C4 rozbijamy. Skoczek E7. C5 i jest po partii. I tak się wzruszyłem, że jest po partii. 8 ruchów, 9 wygrana figura. Hop, oddał. Koń idzie w centrum, bijemy. I tu chyba trzeba było hetmanem na H5 bić. Pójść w tę bijatykę. Tu. I to jest kompletnie wygrana. A chciałem na 100% pewnie zagrać bicie. I trochę aktywności złapał. No tu znowu jest kompletnie wygrana. Hetman H5 można, ale to najlepsze tu. Teraz się musi wymienić wieża. I czarny pozbawiony jest kąt gry. Goniec F4 i goniec idzie na E5. I tutaj no znowu się powinien poddać. Powinien się poddać. I tutaj, no, jak dam szacha na C8 albo przyjdę wieżą na B5, to te piony dochodzą. Albo nawet zagram C6. Zagram C6, partia jest skończona, jest siatka matowa. Pion kryje, grozi wieża z matem. Proszę, gram.